jeśli chodzi o przyczyny zabójstwa prezydenta Adamowicza, bardzo dużo się mówi o tym, że jest to wynik mowy nienawiści, pasków i tak dalej, i tak dalej. Ja akurat miałam okazję słyszeć tydzień chyba po zabójstwie wywiad z Karolem Modzelewskim, który jak wiadomo przesiedział się w kiblu 8,5 roku i siedział po prostu z normalnymi bandziorami, nie tylko tam z politycznymi, tylko ze zwykłymi bandziorami. I on powiedział, że takim klasycznym tekstem bandyty siedzącego w więzieniu jest: jak wyjdę z więzienia, wezmę kosę i włożę mu pod żebro. I jego zdaniem, a ja rzeczywiście Karolowi Modzelewskiemu wierzę po prostu na 100%, jego zdaniem to zabójstwo było w znacznie mniejszym stopniu spowodowane jakąkolwiek mową nienawiści, a w znacznie większym stopniu, że był to po prostu normalny, to był facet, który siedział, to był normalny bandyta, który po prostu postanowił, że on musi komuś tę kosę pod to żebro wsadzić, no to akurat mu padło na Adamowicza, szczerze mówiąc. Bo musi się zemścić, bo on się musi zemścić na tych, którzy go do tego piętra wsadzili i mu jest wszystko jedno, czy on tę kosę podłoży w sędziego, w Adamowicza, w kogokolwiek innego, bo nie był to, czy nie jest to jakiś intelektualista. To jest pierwsze, to jest jakby takie na stronie. Drugie na stronie, króciusieńkie, jeśli chodzi o wolność słowa w Polsce. Wolność słowa polega na, znaczy jakby są dwie możliwości regulowania wolności słowa. Albo tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko możesz powiedzieć, pierwsza poprawka, czy któraś tam poprawka, już nie pamiętam, która daje pełną wolność słowa. Chcesz, to opowiadam, wznosisz hasła faszystowskie, chcesz, wznosisz hasła antyaborcyjne, co chcesz. Dopóki nikomu tam właśnie kosy pod żebro nie wsadzisz, czy kogoś tam nie pobijesz, to nie ma problemu, możesz mówić, co chcesz. Pełna wolność. Drugie wyjście, jakie jest sensowne, to jest, że różnego rodzaju słowa, właśnie mowa nienawiści, dowolna, jest karana. Po prostu. Problem w Polsce polega na tym, że to jest takie na pół gwizdka. Bo z jednej strony, jak latają na ziole po ulicach i krzyczą tam, nie wiem, biała Europa albo bezludna Europa, to jest wolność słowa. A jak lata Ela Podleśna z Matką Boską tęczową, to jest, jak to tam oni mówili, obraza uczucia. To jest, niestety to państwo pod tym względem stoi w rozkroku. Oczywiście świadomie. Jak zatrzymać eskalację nienawiści, to mogę od razu odpowiedzieć. Najszybciej jak można, nie wiem. Czy polityka nienawiści jest możliwa w Parlamencie Europejskim? Zapewne tak, natomiast na pewno nie tylko z powodu europosłów, eurodeputowanych pisowskich, bo mamy jeszcze parę innych, dokładnie, mamy parę innych krajów, z których też tam będzie paru fajnych europosłów i oczywiście, że to też może w Parlamencie Europejskim nastąpić. Wszystko zależy od tego, ile tego towarzystwa do tego parlamentu się dostanie, po prostu. I trzecie pytanie, czy Unia Europejska pomoże zatrzymać politykę nienawiści w Polsce? Wydaje mi się, że szanse na to nie są duże. To znaczy to, co w tej chwili Unia Europejska robi, to na ten nasz rząd spływa po nim jak woda po gęsi. Jedyny sposób, ale to jest, ja przez cały czas mówię we własnym imieniu, jedyny sposób na to, żeby Unia Europejska pomogła w czymkolwiek, zaczynając od mowy nienawiści, czy w czymkolwiek innym, to jest kasa. Wyłącznie kasa. Jeżeli zostaną podjęte decyzje przez Unię Europejską wstrzymujące dopłaty, subwencje, czy jak to tam się nazywa, finansowanie przez Europę, to oczywiście ta mowa nienawiści skończy się szybko, takim czy innym kryterium publicznym.